Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z autyzmem do szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz przysposabiającej do pracy. Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W ośrodku organizowanych jest wiele spotkań o charakterze integracyjnym. Szkoła oferuje codzienne dowożenie uczniów oraz całodobową opiekę w internacie. Internat ma bardzo dobrze rozwinięte zaplecze gospodarcze, wyposażoną, dostosowaną do standardów unijnych kuchnię i stołówkę, a sypialnie są przestronne i kolorowe. Urok sypialniom dodaje niepowtarzalny widok na wiekowy park. Całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w internacie sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie oferuje swoim uczniom specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki, zajęcia rewalidacyjne, muzykoterapeutyczne, sportowe, informatyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz udział w konkursach, prezentacjach, projektach i kołach zainteresowań. Szkoła podstawowa kształci uczniów na dwóch etapach edukacyjnych. Działają przy niej zespoły rewalidacyjno-wychowawcze oraz prowadzone są zajęcia indywidualne. W gimnazjum uczniowie mają możliwość pełnego wykorzystania potencjału własnych możliwości i umiejętności.
Ośrodek dysponuje bogatą bazą sportową, dzięki czemu uczniowie odnoszą wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz światowym. W ośrodku znajduje się Regionalny Oddział Olimpiad Specjalnych Województwa Lubelskiego. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych. W placówce funkcjonuje zespół tańca nowoczesnego Salta, zespół wokalny oraz teatr Mlekołaki. Wychowankowie uczestniczą w wielu atrakcyjnych rajdach i wycieczkach. W szkole realizowane są również projekty unijne. Dotychczas zostały zrealizowane projekty pełnowartościowi na rynku pracy, zawód to moja przyszłość, pozwalające lepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy.
Zasadnicza szkoła zawodowa kształci uczniów na następujących kierunkach: kucharz, ogrodnik, cukiernik, rolnik, a w najbliższym czasie przewidziane jest utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w tutejszej placówce. Pracownie praktycznej nauki zawodu wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt pozyskany między innymi dzięki realizowanym projektom unijnym. Szkoła przysposabiająca do pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjnego po zakończeniu gimnazjum uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju w indywidualnym tempie. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania.